czy wszystkie planety w Układzie Słonecznym mają księżyce, a właściwie czy wszystkie planety w Układzie Słonecznym mają satelity. Ponieważ my mamy tego jednego satelitę naturalnego, czyli księżyc, bardzo często tym mianem określamy inne satelity innych planet. Oczywiście musimy wiedzieć, że na te 8 planet będących w Układzie Słonecznym tylko dwie nie posiadają swoich naturalnych księżyców. Jest to Merkury i Wenus. Ziemia posiada jeden księżyc, Mars 2, Jowisz 79, Saturn 62, Uran 27, Neptun 14. Więc jak widać, te skaliste planety są bardzo ubogie, jeśli chodzi o te księżyce. My mamy jeden, Mars ma dwa księżyce, Merkury, Wenus nie ma w ogóle. Tylko te gazowe olbrzymy posiadają naprawdę duże ilości księżyce i to niektórych naprawdę dużych rozmiarów. Te gazowe olbrzymy posiadają ich no dosyć dużo i na przykład jak w przypadku takich księżycy jak księżyców jak Io, Ganymedes, Kalisto, mają one większą średnicę niż ten nasz ziemski księżyc. Dlaczego te księżyce w ich przypadku są takie duże? Oczywiście te planety są wielokrotnie większe, cięższe, mają większą masę niż Ziemia. Do tego te gazowe olbrzymy przechwytują te ciała poruszające się w przestrzeni kosmicznej w o wiele lepszy sposób, bardzo dobrze dla nas, dla Ziemi i w łatwiejszy sposób mają po prostu uzyskać, utrzymać te księżyce. Dzięki temu, że przechwytują te duże obiekty, nie docierają one do Ziemi, a to jest dla nas bezpieczniejsze, a po prostu te gazowe olbrzymy mają na tyle mocną grawitację, żeby utrzymywać 79, 60, 20 parę, kilka swoich własnych księżycy. Więc tylko dwie planety nie mają swoich własnych księżycy, Merkury, Wenus. My mamy jeden, Mars ma dwa, a gazowe olbrzymy mają ich po kilka, po kilkanaście, po kilkadziesiąt. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, opublikuj. Dziękuję za uwagę.